Zauważając osobę poszkodowaną, najpierw musimy ocenić sytuację, podejść do osoby i korzystać ze środków ochrony ratownika. Sprawdza stan przytomności osoby poszkodowanej, poruszając ją za ramię. Ale proszę powiedzieć, czy ratunku pomocy nie ktoś pomoże? Jeżeli osoba jest nieprzytomna, przywołuje kogoś do pomocy. Następnie udrażnia drogi oddechowe i sprawdza czynności życiowe osoby poszkodowanej. Zgodnie z zasadą widzieć, słyszeć i czuć. Czy osoba nieprzytomna nie oddycha, zadzwoń po pomoc i przynieś ARD? Jeżeli osoba nie wykazuje oznak krążenia, oznak oddechowych, prosi osobę, żeby wezwała pomoc i przyniosła urządzenie AED, które znajduje się w miejscu publicznym. Czym prędzej rozpoczyna resuscytację krążeniowo-oddechową i jak tylko zostanie przyniesiony defibrylator, jest on w użyciu. I wykonywać polecenia defibrylatora. Program publicznego dostępu do defibrylatorów jest coraz bardziej rozpowszechniany w Polsce. Znajdują się te urządzenia w różnych miejscach publicznych. Na lotniskach. Na dworcach autobusowych, w domach kultury, w szkołach, w kościołach. Szansa na uratowanie ludzkiego życia wzrasta z kilkunastu procent przy samej resuscytacji krążeniowo-oddechowej nawet do 80% przy szybkim użyciu defibrylatora automatycznego. Użycie jest proste. Po krótkim przeszkoleniu może to zrobić nawet osoba niemedyczna. Trzeba tylko słuchać poleceń defibrylatora. Lektor nagrany mówi po kolei, co należy wykonywać. Urządzenie monitoruje pracę serca i w razie konieczności może defibrylować poszkodowanego.